Dobra, robię to. Ogólnie... To też sobie. Myślę, że mogę więcej tego wziąć. No dobra. Najpierw bierzemy te okulary. Lecimy z tym. Umieszczenie. Ostatni certyfikat. Dzisiaj nauczymy się umieszczenia przedmiotów. Po prostu wybierz przedmiot z ekwipunku, na przykład puszkę elektryczną i umiej ją na ścianie. Włóż bezpiecznik do skrzynki. Wyłącznik nadprądowy. Jednofazowy. Dobra, ja to sobie wezmę. Na razie włożymy sobie wyłącznik bezprądowy, jednofazowy do skrzynki. Pięknie. Zamknij. Połóż puszki na ścianach. No mam. Połóż. No dobra. Tutaj też pięknie. Połóż łącznik pojedynczy na puszce. Łącznik. A na tej puszce nie powiedzieli na której. Łóż lampę sufitową na suficie. No dobrze. Położymy lampę sufitową na suficie, nie? Pięknie. Odłóż lampę sufitową do prądu. Połóż lampę podłogową. Przenieś przedmiot. Pięknie stoi. I mamy włączyć wszystkie lampy. A, dali nam kable. No dobra. Śrubokręt. I trzy żarówki. No cóż. Lecimy z koksem. Kręcamy żarówkę. Kręcamy, a do tej obok nie mogę tak od razu, muszę przejść. No dobrze, to też wkręcamy żarówkę. Pięknie. I ciągniemy druta, moi drodzy państwo. Droga widownia, ciągniemy druta. Tryb montażu, łącz system kładzenia. Wykrywacz kabli mamy cały czas włączony. Tak, lecimy. Pyk, pyk. 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 Teraz z tego wychodzimy. Pyk. Pyk. No dobrze. Lampę sufitową do prądu. No chyba chodzi o to, że mam ją po prostu podpiąć poprzez łącznik. No nie muszę w ogóle tego podpinać. Tylko muszę gniazdko zrobić. A inaczej zrobię, wiecie, drodzy państwo, inaczej zrobię. Mieliśmy tego druta. Tym drutem pójdziemy po prostu tu. No to walkę oglądam. I prowadzi pan elektryczny zespół trakcyjny, no. Tak być raczej chyba nie powinno. Dobra, lecimy. Z kątem prostym.
tutaj też pod kątem prostym i się wpinamy. Z tego wychodzimy też pod kątem prostym. Jak to wyszło? A dobrze. No nie tak. Po prostu tu wepnij. I teraz, drodzy Państwo, zrobimy taką magię. Nie wiem, czemu te lampy znowuż są takie dziwne. Ja się chyba domyślam poprzez ten tryb budowy, nie? No dobra, ale budowy już ma. O, stój się, pisze przez uzamknięte, panie Simon. Dobra. Podłączmy to, nie? Bo wyjścia tutaj nie musimy podłączyć. Pęk, pęk. Pęk. Przykręcamy śrubki, zakładamy gniazdko. Robimy, montujemy. Wszystkie lampy mają być podłączone do prądu, tak? Działa? Działa. Na co mi ten włącznik? Wszystkie lampy są do prądu podpięte. Kurczę. No. Ej, na dzień z włosem zakończymy robotę. Nic się nawet nie skapną, dziecko. Co i to już koniec by był? Ja no trochę roboty musi być. Elektryk na budowie. No dobra, ale najpierw zrobimy sobie dzisiaj zlecenia poboczne. I zajmiemy się słuchawkami, którymi pan przejechał. Pianka jest sprawna. A widzicie, trzeba wsiknąć. Tutaj też? To nie trzeba wsikać. No dobra. Lecimy z tym. I śrub to nie widać. A tamte były brudne, już o jakoś się odkręcić. Monowa głośnika, no właśnie, głośnik może być niesprawny. No. Wiedziałem. A ten niesprawny. Tamte jest sprawne. Aha, tu już więcej nie możemy sprawdzić. Ach. No, myślę, że tutaj też wszystko jest. Sprawne, dobrze. No przechodzimy do montażu w takim razie. Mikrofon. A tu co my mamy? A tu nic nie ma. To jest połączenie pomiędzy słuchawkami. No dobrze, wymienimy po prostu to. A już od 2 godzin, to nieźle pan. Nieźle pan leci. A dopiero 1,5 godziny transmisji minęło. Jakoś dzisiaj. Ten czas niby szybko leci, ale też i nie za szybko. No widzicie, sprawny. I nawet dużo zarobiliśmy, o dziwo. O, nawet patrzcie, tu aktualna godzina nam się pokazuje w prawym górnym rogu. A, wy nie widzicie. Nie no, widać, mniej więcej widać. Z 24. Łaka, my transmisję szybciej skończymy zapewne. Mhm. A, i tutaj to suszareczka.
Pada do pani suszareczkę coś zrobimy. No mówili, że niby tak dymi i nie wiadomo, co się z nią dzieje. Chciałem przetestować. Ona chyba na ty, na baterię jest. Nie, może ma takie wejście na kabel. Dobra, to to cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak... zacząć ją rozbierać, nie? Pyk, pyk, pyk. A, tu trzeba odrzeźwić. Dobrze. Wentylator jest sprawny, rama silnika sprawna. Silnik wentylatora. To będzie niesprawne? Nie jest sprawne. Patrzcie. Tu może być coś niesprawnego. Nie wiem, trzeba było dojść najpierw do tego. Rama wentylatora. Tu śrubki zdejmujemy. Grzałka. To jest zepsute właśnie. Wymienimy to sobie od razu. No widzicie, jest jednak bateria. Baterię też sobie sprawdzimy. No właśnie, bo ona w ogóle nie chciała się łączyć. Trzeba wymienić. No i to tyle. To uznaję, że wszystko jest sprawne. Ja bym się tylko nie zdziwił, nie? Czasem. No i dobra. Montujemy więc. Aha, tak, trzeba to podpiąć. Przykręcić. Tutaj też tą śrubkę przykręcić. Pek, pek. Bateryjka. Gdzieś tu był kabel, nie? O, właśnie. Dobra, i teraz tylną obudowę, ale najpierw baterię podewniamy. No właśnie. Lecimy tak, lecimy tak. No jeszcze tu jedna śrubka. No. A tak się możemy przenosić. Miłe to. A jednak... wszystko byłoby dobrze. Gdyby nie to, że się okazuje, że tamta płytka też jest zepsuta. Ej, teraz wy się pan rozkręcaj tą zo. Wiedziałem, że coś tu jest nie tak. Czyli przycisk silnika. Dobra, zaraz wylutujemy. Nie, lutownicę chcę. I chcę to wylutować. Dawaj pan. Teraz chcę to zalutować. Pyk, pyk. I montujemy. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk. Śruba. Śruba, śruba. Teraz działa. Pięknie, 182 narki zarobiliśmy.
Super. Przywróć oświetlenie. Gdzie co sobie zapiszemy? Tutaj. Tak, chcę utworzyć nowy zapis. Okej. Elektryk na budowie. Dobra, idziemy robić. Ale nie mam części, nie? No właśnie. O, chcę robić, ale nie ma za co. Liczymy. Śrubokręt mamy, żarówkę mamy. Co, jeszcze więcej żarówek potrzebujemy? No dobra, ale po co więcej? No mamy, ale jeszcze sobie z 5 kupimy. Mam pana ścian. Ile? 108? Nie możemy innych? Chyba nie. No dobra. Kupimy, mało na tym zarobimy, ale kupimy. Nie masz potrzebnych przedmiotów. Wiecie, że kupiłem wszystko do tej misji, a nie do tej? No to przejdziemy na to. Robotę. No tak. Miałe żarówki. Tej panie, ale ja już tu byłem. Niedawno tu byłem i wymontowałem wszystkie żarówki. Wszystkie. Co do jednej. Teraz mnie z powrotem. Dobra. Najpierw mi je kazali wymontować, a teraz mi je każą montować. Pięknie. Tutaj też, bo tutaj też wymontowałem, więc... Chodzimy. No co oni mi gadali, że potrzebuję więcej żarówek? Macie mi tych żarówek. A, bo jeszcze tam mam dodatkowe oświetlenie zainstalować, no tak. Super, wiesz? Pięknie. A czemu nie mogę iść? Chodź. Gdzie nagi? Ja mam 0 zrobionych klatek, panie. 0, 0, 0. Dokładne 0. Napraw łączniki w pokoju. Dobrze, że je rozebrałem, tylko tak po części. Śrubokręt, pyk, pyk. Śruba, śruba. Ja ogólnie mam 0 zgubionych klatek podczas całej transmisji. Więc panie, ale ja też tego nie zamontowałem na pewno. Co w sumie to by to mogło być? No, dobra, ciągle. O tak. Ale czemu to mnie od razu takie rzeczy robi? Jakbym przecież nie dotknąłem tego przewodu, panie. Tylko na izolację chwyciłem. Gdzie tu był ten garaż? Łączę. No jak się za izolację chwyci, to nie pieść. Od razu. Fajne są te drzwi, które raz się otwierają w jedną stronę, a raz w drugą.
Sprawdź, czy wszystkie przewody są podpięte. Już to byłem dzisiaj. Pyk. Pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. I cyk, cyk. No, i zrobione. Jest jeszcze... A, tam jeszcze jedno przecież jest. Tu jest jeszcze włącznik. Co tu znowuż narobili? A no, oczywiście, no odwrot podpięli, no bo po co? Podpiąć prawidłowo, no. Moryczy. Chociaż nie lubię elektryki, no ale kurczę, no. Podstawy wiedzy trzeba znać, nie? Jak to funkcjonuje. Czy nie? Wydaje mi się, że jednak wypadałoby znać podstawy. Pięknie. No chodź to. Ej no. I te drzwi. Nie wiem jak można mieć takie drzwi w chałupie. Tu jest zamknięte. Tu jest w porządku. Tu jest jeszcze jeden pokój. Pewnie znowuż jest podpięty po prostu na odwrót. No wiadomo. No jak, a co innego by mogli to wymyślić? Pięknie. Robione. A instaluj dodatkowe lampy w głównej sypialni. To jest główna sypialnia? To ma pani w szufladzie? Nic. Może tu? Ja to nie mogę. A tu jest nawet pokazane, gdzie mają być. Super. Wejdź pan do ekwipunku, wejdź pan lampę. Pyk. 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 I zrobimy tak. Aha, i stąd już nie możemy wyjść. Stąd możemy wyjść. Wyjdziemy do tej lampy, tak? I z tej lampy też możemy wyjść. No dobra, ale skoro ten włącznik jest pod to... Przejdziemy super kabel, tak idealnie, jakby ktoś chciał kościół świętej komitasy z tego. Mam spokój. No ten kabel tutaj jest w takim miejscu, ale no cóż tam, no nie moja sprawa, no. Tak, nie interesuje mnie to, nie mój dom. Kabel sobie przechodzi przez drzwi, super. Pyk, pyk. Pyk. Pyk, pyk. O, najwyżej się ludziom powie, żeby się nie przejmowali tym kablem wiszącym na środku okna. O, tam cóż to, że okna nie idzie otworzyć, ale... No, tylko kabel, nie? Dobra. To jest w porządku. Wkręćmy sobie żaróweczkę. Miasto żarówki, no tak.
Kręćmy sobie żaróweczkę. A. Aha, pani się nie wkurza. A dobrze. Tyk. Tyk. Co im to zrobimy? No nie mam już tej czerwonej. Dzisiaj ją musimy wkręcić. Jestem ciekaw gdzie. Ale przyjdziemy, to się dowiemy. Dodatkowe lampy do prądu, one są pod prądem. Która lampa świeci na czerwono? No wszystkie na białe świeci. Co się stało z tą czerwoną żarówką? A, bo ta czerwona była ten, no. Ta była czerwona. Aha, że się pan nabyło, mnie denerwuje, ani naprawdę. No, cud się stał, cud. No dobrze, więc robione, zrobione. Pięknie.